Z poprzednich odcinków wiemy, że kosmos się nieustannie rozszerza. A teraz zastanówmy się, skoro się cały wszechświat rozszerza, to co tak naprawdę się rozszerza? Czy nasze własne ciała się rozszerzają? No pewnie, że nie, oczywiście, że nie. No dobrze, a czy na przykład takie planety, jak nasza własna planeta Ziemia, się rozszerzają? Ojej, nam no wiadomo, nie. Co z naszą własną galaktyką? Czy ona się rozszerza? Wiemy, że nasza własna droga mleczna w zasadzie wcale się nie rozszerza. Co więcej, widzimy, że wszystkie inne odległe galaktyki wcale się nie rozszerzają. Czy to są galaktyki spiralne, czy galaktyki eliptyczne. Jeszcze większe struktury, które znamy we wszechświecie, które nazywamy gromadami galaktyk, w których znajdują się setki, bądź tysiące różnego rodzaju galaktyk eliptycznych, spiralnych. Również gromady galaktyk nie rozszerzają się. Dopiero gdy przyjdziemy do skał dziesiątek milionów lat świetlnych, dopiero wtedy zauważymy, że przestrzeń pomiędzy galaktykami się rozszerza. To jest właśnie zjawisko, które nazywamy ekspansją wszechświata. Dopiero kiedy oddalimy się od skupisk materii, grawitacja staje się na tyle słaba, że nie jest w stanie przezwyciężyć tej ogólnej tendencji rozszerzania się całej czasoprzestrzeni. Na skalach mniejszych grawitacja jest silniejsza i te mniejsze skale, te skupiska materii, takie jak galaktyki, planety i tak dalej, gwiazdy, nie rozszerzają się, nie uczestniczą w globalnej ekspansji czasoprzestrzeni. Jeżeli mowa zatem też o grawitacji, ogólnie wiemy, że grawitacja wywołuje przyciąganie. Tak jak mówiliśmy, w tych miejscach w naszym wszechświecie, gdzie grawitacja jest duża, przeciwdziała ona naturalnej ekspansji czasoprzestrzeni. Czyli możemy powiedzieć, że nasz wszechświat, wszędzie w naszym wszechświecie jest nieustanne takie przyciąganie liny między grawitacją, czyli między przyciąganiem, a rozszerzaniem się czasoprzestrzeni i wszechświata. Nawet jeżeli na większych skalach obserwujemy ekspansję wszechświata, to wcale nie znaczy, że nie ma tam żadnej grawitacji. Bo jeżeli we wszechświecie jest jakakolwiek masa, a przecież wiemy, że jest, bo obserwujemy różne galaktyki, to ta cała masa we wszechświecie musi generować pole grawitacyjne, a więc musi wywołać również przyciąganie. Możemy się posłużyć pewnym uproszczonym przykładem, żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje. Tak jak u Newtona, możemy mówić o energii potencjalnej grawitacyjnej, nazwijmy ją sobie EP. Jak wiemy, jest ona na minus stała grawitacji, masa przez rozmiar układu. I jeżeli mamy do czynienia z ruchem, możemy mówić o energii kinetycznej danego układu, która jest równa masie prędkości z kwadratem podzielonej przez 2. Jeżeli mamy układ, w którym jest grawitacja i mamy pewien ruch, los, na przykład jabłka rzuconego w górę, zależy od tego, której energii jest więcej. Jeżeli energia ruchu jest na tyle duża, że ta energia dominuje nad energią potencjalną grawitacyjną, taki obiekt może uciec swobodnie z pola grawitacyjnego. I wtedy jabłko rzucone w górę z bardzo dużą siłą odleciałoby w nieskończoność, oddaliłoby się od Ziemi. W takim przypadku po prostu obiekt leci, więc mamy taki pierwszy przypadek, taki obiekt z bardzo dużą prędkością, V większa niż druga prędkość kosmiczna na powierzchni Ziemi, mówimy, oddala się w nieskończoność. Jeżeli mamy przypadek, w którym prędkość jest mniejsza, nie tylko prędkość kosmiczna, no to zaobserwujemy, że obiekt wznosi się na pewną maksymalną wysokość, Hmax. Tutaj dosłownie na chwilkę zatrzymuje się, jakby wisiał, i potem zaczyna opadać z powrotem na powierzchnię Ziemi i w jakimś czasie na tej prędkości rozbija się. Może mieć oczywiście przypadek graniczny, kiedy prędkość jest równa dokładnie prędkości drugiej, i wtedy oczywiście ciało oddala się i będzie w stanie się oddalać w nieskończoność, ale też to oddalanie się zajmie temu ciału nieskończoną ilość czasu. Dlatego jeżeli w naszym wszechświecie jest jakaś grawitacja, widzimy tak czy siak, ekspansja może trwać, ale ta grawitacja powinna tą ekspansję zwalniać. Gdybyśmy teraz mieli możliwość, żeby zajrzeć w przeszłość i zbadać, jak zmieniało się tempo ekspansji wszechświata, to byśmy byli w stanie powiedzieć, jak wiele w nim jest energii grawitacyjnej. Na szczęście, oczywiście, mamy taką możliwość zaglądania wstecz w czasie, ponieważ możemy obserwować, co się dzieje ze światem bardzo odległych galaktyk. Zatem grawitacja spowalnia ekspansję. Zastanówmy się teraz, jak możemy to wykorzystać i jakie mamy możliwości tutaj. Im więcej grawitacji we wszechświecie, tym mocniejsze powinno być to spowolnianie.
Jak zmierzyć grawitację? No im więcej masy, ale ponieważ wszechświat może być w zasadzie nieskończony, więc jego masa też może być nieskończona, lepiej nam mówić tutaj o średniej gęstości wszechświata. Im bardziej gęsty wszechświat, no tym więcej grawitacji ta cała materia w nim wywołuje. Więc wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w stanie zmierzyć rozmiary wszechświata w czasie. Tutaj mamy czas na osi poziomej, a na osi pionowej rozmiar wszechświata, czyli taką dużą literką R promień. No i teraz tak, jeżeli we wszechświecie jest bardzo dużo grawitacji, czyli jest jego gęstość bardzo duża, to wszechświat się będzie rozszerzał, ale jak wiemy, energia grawitacyjna w tym przypadku jest większa niż energia tego ruchu, tej ekspansji. Po jakimś czasie osiągnie maksymalny rozmiar, dokładnie jak to jabłko, które rzucone w górę na chwilę zawiśnie na maksymalnej wysokości i potem zacznie się kurczyć. Tak by wyglądał nasz pierwszy scenariusz, nazwiemy go gęsty wszechświat. Teraz pomyślmy o drugim możliwym przypadku. To jest taki przypadek, w którym tej grawitacji ta gęstość jest na tyle duża, że rzeczywiście będzie rozszerzał coraz wolniej, ale zatrzyma się w nieskończoności. To jest ten przypadek, kiedy dokładnie energia grawitacyjna jest równa energii ruchu i taki wszechświat będzie coraz wolniej się rozszerzał, ale tak naprawdę trzeba by nieskończenie długo czekać, żeby to rozszerzanie jego rozmiarów zatrzymało się. Nazwijmy sobie go wszechświatem o średniej gęstości. Naukowcy też mówią o tym przypadek gęstość krytyczna, dlatego że to jest gęstość, która rozróżnia nam właśnie te przypadki, kiedy materii jest więcej we wszechświecie, żeby odwrócić globalną ekspansję, od przypadku właśnie tego następnego, który możemy wyróżnić, kiedy tej materii jest za mało, żeby powstrzymać ekspansję, wówczas wszechświat będzie się rozszerzał. Rozszerzał się coraz wolniej, ale rozszerzał się cały czas. Nawet w nieskończenie długim czasie on wciąż będzie się rozszerzał. Tylko coraz wolniej, ale nigdy się nie zatrzyma, nawet w nieskończenie długim czasie. To jest przypadek wszechświata o niskiej gęstości, mała gęstość. Czyli mamy takie trzy główne przypadki, o których możemy sobie pomyśleć, ponieważ wiemy, że w naszym wszechświecie jest materia. Jest jeszcze inny możliwy przypadek, warto sobie go tutaj wyróżnić. Jest to przypadek wszechświata całkowicie pustego. Wszechświat całkowicie pusty, po prostu by się rozszerzał stale z tym samym tempem, czyli aby ekspansja by ani nie malała, ani oczywiście nie przyspieszała. To jest przypadek taki krytyczny, który możemy powiedzieć ma pusty wszechświat. No i teraz oczywiście, to jest załóżmy jakaś chwila obecna, T0, na której możemy sobie zmierzyć tempo ekspansji wszechświata. No i żeby rozróżnić pomiędzy tymi przypadkami, czyli de facto, żeby móc zważyć wszechświat, zmierzyć jego gęstość, musimy mieć możliwość sprawdzenia, jakie było tempo ekspansji na poprzednich etapach ewolucji, dawno, dawno w czasie, jeżeli to jest czas początkowy 0.